trzeba się liczyć z tym, że będą już są wprowadzone obostrzenia, utrudnienia. Ja odsyłam na stronę urzędu, bo tych rzeczy jest naprawdę dużo, począwszy od komunikacji miejskiej, od pracy urzędu, od tego, że nie można odwiedzać w szpitalach, przecież mamy zawieszoną działalność szkół. To są bardzo poważne zmiany i śmiem twierdzić, że będą się jeszcze zaostrzały. Wiadomym jest, że największym zagrożeniem jest każde, im większe, tym bardziej niebezpieczne skupisko ludzkie i tego należy unikać i dbać o higienę, no to już chyba wszyscy wiedzą. Natomiast chodzi też o to, żebyśmy byli rozważni i szanowali siebie nawzajem i stosowali się do zaleceń, które przez media idą od władz i samorządowych, i władz centralnych, bo sytuacja z godziny na godzinę się zmienia. No i trzeba jasno powiedzieć, że będzie przed nami trudny czas z ograniczeniami. No i prosimy tutaj o zrozumienie, bo bezpieczeństwo będzie najważniejszym priorytetem, nawet jeżeli to znacząco utrudni życie naszych mieszkańców, a tak będzie na pewno. Trzeba jasno powiedzieć, i tutaj nie boję się użyć tego słowa, że jesteśmy w stanie wojny z wirusem. Tak? To jest sytuacja bez precedensu. Na taką skalę, ani w naszym mieście, kraju, ale jak widzimy i na świecie, takiej sytuacji nie było. Nie musimy sobie z nią radzić. Wiemy, że to jest wirus, że śmiertelność jest na odpowiednim poziomie, że szczególnie dotyczy osób starszych i tutaj trzeba się skupić jakby na dwóch grupach społecznych. Chronimy naszych seniorów, oni powinni być po prostu odizolowani i muszą mieć zapewnioną pomoc i nasze miasto to gwarantuje. Wystarczy wejść na stronę urzędu, że może każdy senior uzyskać poradę telefoniczną, może jeżeli ma kłopoty z zaopatrzeniem w leki i w żywność, jest powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej, który rozdziela te zadania na wszystkie służby, jeżeli seniorzy tego oczekują. I drugą grupą, która jest bardzo ważna, to są lekarze, bo to oni stykają się z chorymi i tutaj te środki ochrony osobistej są najważniejsze. No w naszym mieście te zapasy, w zależności od środka, czy to jest maska, czy fartuch, czy płyn, są różne. No, w tych najgorszych kategoriach to jest zapas trzydniowy, jeśli chodzi o chociażby maski, fartuchy, czy płyn do odkażania, ale już mamy zapewnienia, że z rezerw strategicznych dotrą te materiały. Póki co uruchomiliśmy szycie masek w szpitalu. Mamy 4 szwaczki, które je szyją. Udało nam się zakupić z miejscowej firmy znaczącą ilość spirytusu, aby szpital sam jakby przygotował płyn dezynfekcyjny. No, radzimy sobie, no tylko to nie są te metody, które w dzisiejszym świecie powinny działać. Czekamy, rozumiemy ten efekt odroczenia, bo sytuacja jest dynamiczna i można powiedzieć, to nie jest czas na jakieś tam rozważania, czy coś można było szybciej, czy później, tylko działamy teraz i tutaj i zapewniamy jak najlepsze środki do radzenia sobie z tym wirusem. Wiadomo jest, że szpital onkologiczny, który podlega pod naszą gminę, jest szczególnie narażony, ponieważ ze względu na terapię osoby leczone mają obniżoną odporność, więc tamte procedury muszą być restrykcyjne. Apeluję, żeby nie odwiedzać chorych, zresztą jest zakaz wprowadzony i chyba najważniejsze w tej chwili o to, co trzeba zaapelować, to żeby ludzie słuchali tych zaleceń, żeby nie ignorowali i mogę powiedzieć jedno, że słowo przesada w zapobieganiu, takie słowo już nie istnieje. Wszyscy powinniśmy uważać i chronić siebie, swoje rodziny i unikać skupisk ludzkich. Na ile to oczywiście możliwe, bo nie zawsze to się da. Znamy też te wszystkie procedury higieny, ręce, unikanie kaszlenia na siebie, zachowanie odpowiedniej odległości. To już myślę wszyscy.